A na koniec zaproszenie do Ujazdu, który ma nową atrakcję turystyczną. Na Wzgórzu Zamkowym powstało okno na historię, dzięki któremu można zobaczyć, jak wyglądał zamek biskupów wrocławskich w czasach jego świetności. Opowie o tym Kamila Korzeniowska. Okno na historię powstało, by upamiętnić 800-lecie Ujazdu. To metalowy stelaż z szybą, na którym znajduje się projekt graficzny Zamku Biskupów Wrocławskich sprzed II wojny światowej. W trakcie działań wojennych został zniszczony. Jest piękny zamek, z którego zostało, myślę, że 20% tego, co było kiedyś, i to zrujnowane. Więc patrząc przez ten poliwęglan, czy przez tą szybę, widzimy ten budynek, jego zarysy, tak jak wyglądał, powiedzmy, 1000 lat temu, może 700, nie wiem, bo tam ten zamek miał wiele zmian. Dodatkowo na szybie umieszczono również kod QR, dzięki któremu możemy poznać historię zamku. Słuchowisko, które jest do odsłuchania przy tej wizualizacji, ono daje nam troszeczkę szerszy obraz. Patrzymy, przenosimy się w przeszłość, doświadczamy fajnego uczucia, tak jakbyśmy oglądali pałac czasów swojej świetności. Te wzgórze zamkowe, wspaniały donżon, który tutaj był otoczony fosami, wałami, naprawdę cudowne miejsce. No historia przewspaniała, troszkę zapomniana i odbudowujemy ją od dobrych kilku lat. Bo historia zarówno zamku, jak i Ujazdu jest niezwykle bogata. To jedno z najstarszych miast w Polsce. W tym roku obchodziło 800-lecie nadania praw miejskich. Staramy się pokazywać właśnie tą duszę historyczną Ujazdu po zrewitalizowanym rynku. Teraz obecnie trwają prace na placu zamkowym ulicy Kościelnej. Chcemy połączyć tutaj też zalew ze wzgórzem zamkowym i pokazywać rzeczywiście te małe, historyczne, piękne miasto. Okno na historię to jeden z pierwszych tego typu projektów w Polsce, a prace nad nim trwały od lutego. W jego realizację włączyła się zarówno gmina, jak i miejscowi społecznicy. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski.